Dzień dobry, witam Was z mojej kanapy z rodzinnego domu. Mama przed chwilą wróciła z Inką, Aleksander pobiegł, żeby się z nią przywitać. A ja pomyślałam, że dzisiaj wyciągnę kamerę i nagram Wam vloga. Powinno się dzisiaj dość dużo dziać, z tego względu, że mamy kilka rzeczy do załatwienia. W poprzednich dniach też się dużo działo i między innymi załatwiłam imprezę urodzinową Aleksandrowi, to znaczy miejsce, gdzie ta impreza będzie. I też przy okazji tam zorganizujemy moje urodziny, które zbliżają się wielkimi krokami. A dzisiaj właśnie chcę jeszcze, spotkam się z koleżanką i z jej dzieckiem i chciałam pochodzić troszeczkę po mieście i poszukać jakichś dekoracji ciekawych do przygotowania tych właśnie urodzin. Bo to w sumie wielkie urodziny, zarówno w moim przypadku, jak w przypadku Aleksandra. I dodatkowo chcę Wam jeszcze powiedzieć, że wczoraj widziałam się z Claudio Makeup Brook, która kiedyś nagrywała filmy na YouTube. To był jeden z pierwszych filmów, które ja też oglądałam. I z Claudio poznałyśmy się już wiele, wiele lat temu osobiście. Ostatni raz widziałyśmy się 5 lat temu. I teraz Claudio akurat przebywała w moim rodzinnym mieście i zaproponowała spotkanie. Oczywiście od razu pobiegłam. I muszę Wam powiedzieć, że chociaż nie widziałyśmy się od 5 lat, to nie zmieniło się praktycznie nic. Czułam się tak, jakbyśmy się widziały dosłownie wczoraj. I naprawdę super jest poznawać takich ludzi, którzy inspirują, którzy motywują i którzy się nie zmienili przez tyle lat. Zabrałam ze sobą mamę i chłopców, gdyż nie chcę mamy obarczyć ciężarem obowiązków nad dwójką. Uwierzcie mi, że chłopcy potrafią zająć. Byłyśmy w parku na plantach, tam jest taki fajny plac zabaw. Co się stało, mamuś? Mama przychodzi z... Zerknęła na niego. Tak? Razem z miski chcieli. A, no właśnie. Aluś jest bardzo zaoferowany psem naszym. On uwielbia z nią spędzać czas, wspina się po niej niestety i ona ma anielską cierpliwość, ale jest jedna rzecz, której nienawidzi i której nikt nie może robić, dotykać miski. Aluś oczywiście tego nie wie, a to są dwie miseczki bardzo atrakcyjne, jedna wiecie z chrupkami, druga z wodą, a Aleksander uwielbia się chlupać w wodzie, ale mama mówi, że na szczęście dała mu znak, odsuń się, bo to moje, nie dotykaj. No, ale tak to jest właśnie z moim synem. Tutaj może Wam wstawię zdjęcie z tym, jak wspina się po niej i próbuje testować, co tam w uszach ma i w ogóle. Oczywiście my to wszystko kontrolujemy, a on jest bardzo ciekawski. A ja teraz, słuchajcie, mam jedna z rzeczy najgorszych, o których mówiłam Wam też na Instagramie, najgorszych, jeżeli chodzi o Polskę, to niestety komary albo moje uczulanie na nie. Ja nie mogę się... Kupiłam specjalne lekarstwo, jakieś antihistaminowe, które no, ma pomóc, ale po prostu jestem tak pogryziona. Tylko widzicie co, wysiedliśmy z samochodu wieczorem, jak tutaj przyjechaliśmy, stałam pod klatką i ugryzły mnie komary od razu w czoło. Na szczęście te z czoła już znikły, ale nogi mam całe pogryzione i nie mogę się powstrzymać, tak mnie swędzi. Podobno mi pisałyście na Instagramie, że powinno się trzeba brać witaminę D. Tak mam, nie D, tylko B12. I coś jeszcze, i olejkiem lawendowym się psikać, to powinnam to zrobić. Na szczęście już mnie nie pogryzły ponownie, ale cały czas mnie swędzi to samo, co było wcześniej. No, James jeszcze śpi, tak Wam powiem. Długo, słuchajcie, to Was mówię, już 3,5 minuty. James śpi, a my zaraz się zabieramy za śniadanie. Nie wiem, czy dzisiaj Wam pokażę, co mam, mamuś będzie jajecznica dzisiaj, czy nie? Ojejku, bo nie ma kurek. Przedwczoraj udało nam się kupić u pani na targu kurki i mama zrobiła jajecznicę mistrzowsko, po prostu była tak pyszna ta jajecznica. Naprawdę, jedno chyba z najlepszych śniadań, chociaż każde jest dobre, ale to było wyjątkowo smaczne. Ale dzisiaj coś na pewno też dobrego zjemy, także spokojnie. Mamy w ogóle z mamą ochotę nagrać Wam kilka filmów z takimi daniami wegetariańskimi, które przygotowujemy. Może nam się uda. Chociaż nigdy nie wiadomo, z nami to i z dziećmi to troszeczkę trudno jest, ale się postaramy, jak tylko się da. Dobra, to ja na razie kończę. I oczywiście z tego miejsca pozdrawiam też Klaudię, jeżeli mnie ogląda, a także wszystkie osoby potencjalne, które podeszły, które podejdą się przywitać i które widzą, a się wstydzą podejść może do mnie. Pozdrawiam panią ze stanowiska, którego zakupiłam lakier do paznokci. Także jesteśmy na wakacjach. A i w ogóle jeszcze chcę Wam powiedzieć, widzicie, dawno nie rozmawiałam do kamery. Przyjechaliśmy i padał deszcz. Przez 2 dni było zimno, prawda, mamuś? W kurtce chodziłam. Nawet na Instagramie Wam zdawałam relację z tego, jaka jest pogoda. A teraz przyszły upały. Na szczęście troszeczkę już jest lżej, bo niestety niedobrze znosimy upały. Dzięki Bogu nie jestem już w ciąży i nie muszę się męczyć, ale jest ciężko. I Aluś
niby wakacyjny chłopak urodzony w sierpniu i tak samo jak ja, ale bardzo źle znosił pałę, nie za bardzo mu służyły i spędzaliśmy je po prostu na działce, chlubiąc się w basenie i nic generalnie nie robiąc. I dlatego też w tym czasie nie wyjmowałam kamery, bo wątpię, żeby te vlogi były zbyt interesujące. Ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie ciekawiej. Przepraszam, że mówię do Was z jednego miejsca przez ponad 5 minut, ale się rozgadałam. Dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia później. Przywitasz się z wszystkimi. Pokaż swoje tiktaki. Pokaż tiktaki swoje. No, najfajniejsze, ale nie wyciągamy kamery, tak? Ojajajajaj. Co będziemy na śniadanko jeść? Co? Wasze dzieci też tak się cieszą, jak zaraz widzę odkurzacz? Trzeba odkurzać? O? Babcia włączy? Jak się włączy odkurzaczek? Jak? Naciśnij tutaj, Guguś. Guguś, paluszek zwiadowca, no. Ojej. To słuchajcie, szukacie pomocnika do odkurzania. Zapraszamy. Dzień dobry, synku. Kto to wstał już? Synku, przywitasz się z wszystkimi? Hello. Tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. No patrzcie, całkiem nieźle się zagoiło tutaj wszystko. To powiedz, przywitaj się z nim też. Hello, babcia. Zobaczcie, że wczoraj kupiłam balony takie, wiecie, te długie. Ale kurczak make fun. I niestety z 12 zostały nam 4 i nie wiem, czy one w sumie przeżyją. Tata próbował wczoraj zrobić pieski i z piesków zostały tylko takie kawałeczki. Niestety tata chyba ma za dużą siłę w rękach i niestety się nie udało mu zrobić. Proszę, Guguś. Zaznacz, że robił wszystko zgodnie z instrukcją. No niby tak teoretycznie, ale się nie udało. Także nie wiem, czy to wina balonów, czy to wina nieumiejętności dziadka, nie wiem, zobaczymy. Spróbujemy, może ja dzisiaj spróbuję to napompować. Tu mój makijażysta osobisty. Bawi się. Pamiętam, jak James był maluśki i tak samo właśnie też lubię się w mojej kosmetyce wszystko wyciągać. Tak? Mhm. Próbowałam używać tę maskarę z Iniki. Nie wiem, czemu nie mogę zmieniać ostrości. O, już jest? Jest czy nie? Ale niestety nie utrzymuje się na moich rzęsach zbyt długo. Niestety. Mam teraz tę. A chcę kupić sobie jeszcze wodoodporną jakąś. Tą akurat mojej mamy maskara. I pożyczam teraz. Ta niestety się nie sprawdziła. A szkoda, bo zapowiadało się super. Ale może wiecie, może dlatego, że było tak gorąco. Nie wiem, próbuję... To jak gdyby je usprawiedliwić, nie wiem. A ja już z makijażem jako takim, gdzie słoneczko świeci, Aluś zwala wszystko z łóżka i my się zbieramy teraz na ryneczek, zrobimy zakupy warzywno-owocowe. Aluś, jak się schodzi z łóżka? Jak mamusia uczyła i babcia, jak się schodzi z łóżka? Pokaż wszystkim. O tak, brawo. No i w dół zjeżdżasz. To jednak nie schodzisz? No, nie zdecydowałeś się. Ale generalnie uczymy go tego, aby schodził z łóżka i ze schodów tyłem. Bo ciśnienie wody wypycha tą kulę i powoduje, że się kręci. To tak kiedyś zrzucił tą kulę kilka razy. Nie wiem jak, ale ja próbować nie będę. Już jesteśmy w centrum i idziemy na spotkanie. Chodź, kochanie. Chciałam tylko jeszcze Wam powiedzieć, że wczoraj, jak właśnie byłyśmy z Claudio też na spotkanie tutaj i przechodziłyśmy przez naszą starówkę, że tak powiem, to tak fajnie tutaj jest. U nas na osiedlu cisza, spokój, nic się nie dzieje, a tutaj centrum żyje. Tętni życiem, bardzo mnie to cieszy. I może tutaj właśnie wybierzemy się na moje urodziny. Powiem Wam szczerze, że z lenistwa trochę. Ciężko nam się wybrać i też jeszcze z chłopcami. Ja nie lubię ich za bardzo zostawiać. Po prostu lubię spędzać z nimi czas. Idziesz, synuśka, chodź. Ceny mieszkań w Białymstoku, nie tylko okolica. W sumie podobne w Londynie, tylko zamiast złotówek możemy funta znak postawić, prawda? Jedna z... miejsc, gdzie można zjeść. Może potem, ale przed chwilą było śniadanie, to nie wiem dlaczego już chcesz hamburgera. James nigdy hamburgera nie jadł w życiu, ale chcę. Tak? A kto ci kupi tego loda, ciekawe? Może ciocia? No dzisiaj jeszcze nie był lodu. A tutaj już idziemy z pocztą.
Większość jeszcze zamkniętych jest. Tu są podobne bardzo dobre lody. Będziemy musieli później spróbować i przetestować. Tutaj chyba mogę iść spokojnie, bez obawy, że ktoś nas przyjedzie. Chociaż może jakiś rowerek czy coś. I tutaj jest, zobaczcie, pełno kafejek, miejsc, gdzie można usiąść, coś zjeść. Za mną pijania czekolady, to pamiętam. Ile lat temu był nasz ślub? 6 lat temu, tak? Dobrze mówię. Tutaj się umawialiśmy z fotografem na szczegóły, jak to ma wyglądać. A tutaj, zobaczcie, tyle tych knajpek, a tam przed nami jedna z najlepszych, moim zdaniem, w mieście, czyli Podlasiak, z tradycyjnym polskim jedzeniem. Tam zawsze też chodzimy, bo najsmaczniejsze jest zupy. Może nie do końca zdrowe, bo wszystko dość tłuste, ale przepyszne. Tutaj będziemy zaraz przechodzić Aleją Bluesa i który jest tradycyjny na naszego rejonu. I zobaczcie, nazwiska. No to chodź, ja będę trzymała, no. Proszę, tylko uważaj, zatrzymaj się, bo tam jest w dół, żeby się zatrzymał na czas. Prawie jak Aleja Gwiazd. To jest, chciałabyś takiego psa w domu? Ciekawe, czy on mocno gryzie. Już mama nagrywa filmik, nie robi ci zdjęcia. Podoba ci się taki piesek? Zobaczymy, co ma w pysku. Śmieci. Nic specjalnego. A my tutaj mamy. Gdzie jest Justyna? To jest pytanie ze sobą. Mam nadzieję, że to się z nią mówiła. Muszę sprawdzić, zadzwonię. Cześć, ja już jestem z Justyną. Jedną z moich najdłuższych koleżanek. A pamiętasz, że nasz... tak dawno się znam, ale Justyna nie ogląda moich filmów. Przed chwilą podeszła do mnie Wicka, a Justyna mówi, ja cię wolę na żywo. No i rozumiem w sumie. Tutaj jest Justynek, gdzie my z przodu musimy patrzeć. Chciałam tylko powiedzieć, że początki naszej znajomości były takie dziwne. Nie za dobre. Nie za dobre. Nie za bardzo z tobą przepadałeś, a później jakoś tak się to zmieniło. Sobie po prostu, dokładnie, no. I tak już zostało, mam nadzieję. Tak, patrz, jak się błyszczy tutaj w tym świetle. Straszne rzeczy. Dokładnie. I mamy właśnie w cyrku w bardzo podobnym wieku, to w ogóle super jest. Idziemy teraz do parku, idziemy plotkować, bo się dawno nie widziałyśmy. Trzymajcie się. Przyszliśmy do zoo naszego. Ale ma hamak, misiu. Uważaj, synku. Gdzie? Gdzie jest miś? That's why he's looking at. He may be looking at some other. Gdzie? Animal. O, rzeczywiście, zobacz. Jaki tutaj ma. They do eat meat, yes. Zobacz. Aha. Co on tam patrzy? Ciekawe, czy tam możemy podejść. Jeden tutaj leży. Zaraz wam zrobię zbliżenie. A tam drugi. O, idzie do nas i już nie idzie. Patrzy na nas? Pomachaj do niego, może przyjdzie. O, tam jest, zobacz, ktoś. No to trochę wygląda jak farma, ale to nie jest farma. Podoba ci się w naszym zoo? Lokalnym? Tak. Spotkałyśmy się jeszcze z jedną koleżanką Agatą i z jej córeczką. Ale mam tutaj, czekajcie, powiększenie niepotrzebne. Aha, tam są dziewczyny. Tak, bo one lubią się pluskać, wiesz? Tak? A nie wiem, czy one stąd wody piją. Możliwe całkiem, nie wiem tak naprawdę. No wszyscy lubią pić. Tak kobiety dają znać, że tutaj są. Dokładnie, one zawsze z rana powinny tak budzić, wiesz, jakbyśmy byli na wsi, to one tak by nas budziły. A ciekawe, czy teraz za... O, tą skórę. They have to don't go to sleep and they can't. Nie, one śpią na grzędzie, śpią. Every time they can't go. Jakie fajne, jak ogonami merdają. Hej! Patrzcie, jakie mądre urządzenie. Poczekaj sekundę. I jest zasilane baterią słoneczną. Ale fajnie. Tutaj możemy o misiu. Niedźwiedź brunatny, Ursus arctos. Ale jest fajne. To największy drapieżnik występujący w Polsce. To barszcz, pani mówiła z czymś. Jakiś, nie pamiętam, ale wygląda smacznie. Tak, wziąłam sobie zestaw lunchowy. Jesteśmy... No to jest twoje, możesz jeść. Przerwę mamy na lunch. Dziewczyny siedzą. A jak się nazywa to miejsce, gdzie jesteśmy? Pawilon towarzyski. Pawilon towarzyski. Okej. Okay. O Boże, matko, jedyna warzywa, no. No, się trafiło niestety. I to też nie? To ja zjem. Wszystko co zielone to nie. Niestety. Olka. Widzisz, to ten sam rocznik. Chyba tak.
Zobaczcie, jak Jaga tu dostała piękny deser i zaraz wam pokażę Justyny porcję. Moja jest po prostu... Super. Moja zupa jest przepyszna i zaraz pewnie drugie danie też będzie smaczne. No i pokażę jeszcze wam dziękuję jedzenie. Bardzo też inny, kurczę. Bardzo finalny. Nie pamiętam, mój obiad. I soczek pyszny. Pamiętasz, jak to się pchanie Patrzcie już, którego mam ze sobą, mojego bubusia kochanego. I byłyśmy teraz z mamą i z Jamesem. O, cześć! I podeszła do mnie przed chwilą właśnie koleżanka Agnieszka. A tutaj Aluś oczywiście, jest interes. Mówiłam, że byłyśmy w sklepie z dekoracjami urodzinowymi i zrobiłyśmy zakupy. Już kupiłam rzeczy tematycznie nawet na urodziny Aleksandra, które będą w Londynie, także super. Jestem zadowolona, dzisiaj wszystko wystawimy i sprawdzimy mamuś, czy będzie dobrze wyglądało, prawda? Bo mam wizję w głowie, mam nadzieję, że ta moja wizja będzie do zrealizowania jakaś. No i teraz idziemy coś kombinować, co zrobić na obiad i zaraz się zbieramy do domu. No, bardzo intensywny dzień, już późno jest, nie wiem, która godzina. Ile jeszcze sleeps to my birthday? Czekaj. Na 6 dni. No trochę, będziemy odliczać. Teraz idziemy do podobno bardzo znanej lodziarni u lodziarzy, która się nazywa tutaj jest. Wracamy z lodziarni. Ja wylądowałam z bananowym lodem, który najpierw zamówił James, ale jemu później mnie posmakował i w sumie ja musiałam go zjeść. I muszę wam powiedzieć, że jest okej, ale niestety szału nie ma. I poprosiłam też o wafalek Aleksandrowi, zawsze to robię. I nigdy wcześniej nie musiałam płacić za taki wafalek, wiecie, zawsze ludzie dają po prostu z dobroci. A tutaj chciałam było zapłacić. Tak trochę dziwnie. Ja teraz jem z kolei loda, kończę po Jamesie i mam waniliowy smak. I ten jest naprawdę smaczny, taki śmietankowy. Także bananowy niestety nie kompletnie w moim stylu za słodki, a ten śmietankowy jest całkiem. Doczłapałyśmy się jakoś z mamą i chłopakami do domu i kiedy zaczęłam wam edytować dzisiejszy odcinek, zauważyłam, że nie nagrała się część, na której mi w sumie bardzo zależało. Z tego względu, że chciałam się troszeczkę pożalić, a to dlatego, że dzisiaj rano mało co nie potrącił mnie nas autobus. Szłam z Jamesem za rękę przez przejście, nie korzystałam z telefonu, nie korzystałam z aparatu i mówię o tym ewentualnie, jeżeli ktoś by podejrzewał, że nie zwróciłam uwagi, co robię. Tak nie było. Widziałam kątem oka, że jedzie autobus. My byliśmy na przejściu, na pasach normalnie na zebrze. Byliśmy akurat na wysepce i myślałam, moim zdaniem, autobus się powinien zatrzymać, skoro widzi, że ktoś jest już w połowie drogi. A ten autobus nie zatrzymał, zaczął trąbić. Jeszcze kierowca przez okno wyprzedł z zimnym łokciem i mówi do mnie, że co ja zrobiłam. Na szczęście nie byłam jedynym tak jakby świadkiem tego całego zdarzenia i pan, który jechał na rowerze, zaczął do tego kierowca też krzyczeć, że co pan robi, przecież to jest w ogóle nie do pomyślenia i kazał mi złożyć skargę, znaczy kazał, zasugerował, to też zrobiłam. I nie wiem w sumie jaki będzie finalny rezultat tej skargi mojej, ale no słuchajcie, to jest po prostu bezczelność tego kierowcy, a także jego kompletna bezmyślność. Nie wiem, czy się spieszył gdzieś, ale naprawdę o mało co nie potrącił mnie i Jamesa. Dzięki Bogu trzymałam go za rękę, bo nie wiem, co by się stało w przeciwnym razie. Naprawdę, nie chcę o tym myśleć. I moja mama zawsze mówi, Aga, musisz tutaj uważać bardzo, bo kierowcy są troszeczkę inni niż w Londynie. Ja też tutaj nie chcę generalizować, bo oczywiście są tacy pewnie wśród was, którzy może mieli okazję poruszać się środkami komunikacji miejskiej, generalnie być na ulicach Londynu i może nie zawsze jest okej, ale tam generalnie kierowcy autobusów zatrzymują się na przejściu, ludzie się zatrzymują na przejściu, nawet kiedy ludzie nie przychodzą na przejście, to te się zatrzymują, machają sobie, wiecie, ręką w podziękowaniu. Tutaj niestety kultura jazdy jest troszeczkę inna. I będę musiała się do tego przyzwyczaić przez najbliższe tygodnie, bo aż strach myśleć, ale bądźmy pozytywnej myśli i mam nadzieję, że już coś takiego się nam nie przydarzy i teraz na pewno mam tak jak gdyby po raz kolejny nauczkę, że muszę być bardzo ostrożna i bardzo uważna, co się wokół dzieje, ale naprawdę najadłam się strachu i mam nadzieję, że pan kierowca się trochę zastanowi nad sobą i może zmieni swój stosunek do pieszych. Jedno jest pewne, że w Polsce na pewno przytyje, a tutaj zupka pomidorowa według mamy. Już dzisiaj kolejny posiłek. W szorcie się nie mieszczę już, ale jest lato, są wakacje. Mogę sobie pozwolić na troszeczkę. Zaraz się zabieram też za edycję filmu dla was, tego, który dzisiaj nagrałam. Na Ojce Młodzież słucha muzy. Słychać w sumie pewnie w aparacie. Mi pada bateria i to jest dobra okazja do tego, aby się z wami pożegnać. Dziękuję za dzisiejszą uwagę. Mam nadzieję, że podobał wam się vlog. Oczywiście nie zapominajcie, jeżeli wam się podoba, oddajcie mi kciuka w górę. To jest dla mnie znak, że mam przygotowywać dla was więcej takich odcinków. Bardzo serdecznie was pozdrawiam.
Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, do usłyszenia niedługo. Pa, pa.